to był rozruch, delikatny ruch. Wczoraj jednak podróż była troszkę długa, mimo że to Londyn jest niedaleko, to łącznie z wyjazdem z domu, no to praktycznie cały dzień, więc... No a jutro start, więc dzisiaj naprawdę luźno, trucht, kilka skipów, kilka rytmów, przywitanie się z wieżnią, ze stadionem, więc fajnie, fajnie, fajnie. Jest piękny, jest naprawdę super. Właśnie jak się wchodzi na stadion, to jakbyśmy zmieniali strefę klimatyczną, bo tutaj bardzo wieje, jest chłodno, zimno, a na stadionie faktycznie ta atmosfera jest taka wyciszona, nie ma wiatru, osłonięty jest, wysokie trybuny. No a stadion szczęśliwy dla mnie. Myślę, że jestem przygotowana i na ten moment nastawiam się na bieganie również 800 metrów i bardzo chciałabym to zrobić. W Pekinie odpuściłam, tylko że finał na 1500 metrów był bardzo późno, około 22-23, a następnego dnia rano biegi eliminacyjne na 800. A tutaj z kolei jest taki komfort, że mamy dzień przerwy między finałem na 1500 metrów i eliminacyjnymi biegami na 800, więc można to pogodzić bez stresu, można wypocząć, więc na ten moment nastawiam się i chciałabym pobiec również 800.